Oficjalnie dobry wieczór. Witamy Państwa na próbie czytanej fragmentów wypióra Grzegorza Uzdańskiego. Wybraliśmy dla Państwa coś z początku, coś z środka, trochę mniej z końca, żeby nie spoilerować zakończenia, a jedynie rozbudzić apetyt i zachęcić Państwa do lektury. Książka oczywiście do kupienia w Big Book Cafe. Witamy też naszych widzów online. Mieszkali na ulicy, którą zna niewielu, choć w samym centrum miasta, tuż przy Zbawicielu. Gdzie bywałych przechodniów ciągle jeszcze męczy nadzieja, że zobaczą ślad spalonej tęczy. Bez której rondo w środku okrągłe i kwietne wydaje się ubogie, bo już niekompletne. Gdy płonęła, dym z okien oglądali czarny, co sunął nad dachami jak opar cmentarny. Dym widzieli za oknem, tęczę w komputerze, dziwaczne połączenie. No kurwa, nie wierzę, mówi Łukasz. Nie wierzę, znowu to zrobili. Marta nic nie mówiła. Nie chcąc w takiej chwili mądrzyć się, przecież było to do przewidzenia. Bo zresztą nawet co to w sumie zmienia? Tak samo jest mi smutno, tak samo się boję. Więc w ekran i za okno patrzyli oboje i oglądali w myślach, każde po kolei, rzeczy, których nie znali, ani znać nie chcieli, takie jak druga wojna i bombardowania. Stryj, który się na starość przeniósł do Poznania, do nowej żony, Marcie wynajął mieszkanie, bo miał do niej, jak mówił, pełne zaufanie. Stryj, totalny czarnowic, wolał mniejsze zyski, jeśli tylko w domu zamieszka ktoś bliski, bo bliski nie okradnie i zamków nie zmieni. Młodzi byli z początku nieco przytłoczeni drewnianą boazerią w nie najlepszym stanie i kolekcją dzieł stryja wiszącą na ścianie w stylu Bieda Beksiński. Stryj niestety w darze zostawił bratanicy te wszystkie pejzaże, na których spod szubienic kosmici jak larwy pełzli, a wszystko miało krępujące barwy i tytuły w rodzaju typologia Dali. Większość w szafie schowali, paru nie schowali, do tego dochodziły pęknięte kafelki i pochowane w szafach żelazka, farelki, nocne lampki, kalosze, kilimy, klasery, zepsuty robót Bartek, narty, malaksery, wypchany orzeł przedni i dwa myszołowy, których stryj nie wyrzucał, bo nie był gotowy. Słowem, mniej albo bardziej nieprzydatne graty. Ale takie mieszkanie za czynsz i opłaty, które ma dwa przestronne i jasne pokoje, a zatem idealne do życia we dwoje. Do tego w samym centrum to było marzenie. Marta i Łukasz, których przy normalnej cenie stać było na wynajem może kawalerki, wybaczyli pejzaże, orła i farelki. Nie wiedzieli na cichą przychodząc ulicę, że stryj chował w mieszkaniu pewną tajemnicę. Przez okno na południe, chyba wychodzące lub południowy zachód, kuchnię grzało słońce. Niebo zupełnie czyste, oprócz kilku chmurek. Marta wzięła z lodówki ser żółty, ogórek, ostatnie resztki masła, zielone oliwki, przedwczorajsze brokuły w garnku bez pokrywki. Spaliło się rok temu, garnek od tej pory zakrywano talerzem. I dwa pomidory, z tych niewielkich, podłużnych. Przy stole usiadła, bawiła się widelcem, ale nic nie jadła, milczała. Śnione nocą krwawe ukąszenia przemknęły jej przez pamięć cicho, na kształt cienia, psując ten dzień majowy. Zaraz pomyślała, że siedzi kilka metrów od zimnego ciała, które leży w tej szafie. Leży tam w tej chwili, za kilka godzin wstanie. Po co się zgodzili? Czy znowu będzie śniła o grząskich cmentarzach i długich, ostrych zębach i bezkrwistych twarzach? Stryj kłamał. Mówił przecież, że strach szybko minie. Marta zasypia tylko po melatoninie, jak zwą hormon senności, w postaci pastylek. Ona i wypłowiały z pluszu krokodylek, przytulanka z dzieciństwa, senda wyczekany, jak bandaż elastyczny przytknięty do rany. Zamkniesz oczy, pod łóżkiem gromadzą się cienie. Ach, kiedyś pomagało jeszcze przytulenie. Leżeli, jak to w Polsce mówią, na łyżeczkę. Choć Łukasz zawsze na to narzekał troszeczkę. Do samotnego spania przez lata nawykły, a teraz przez związkowe żale, strachy, bitwy, już tylko swojej własnej pilnuje wygody, więc leżą obok siebie jak dwie obce kłody. A Łukasz też się boi. Dawno jej powiedział, bał się wcześniej niż ona. Raz w nocy nie wiedział, gdy chciał iść do łazienki, czego tam nie spotka. Otworzyć szafę,
Słońce niech wpadnie do środka, niech go na popiół spali, zabije upiora. Jak mogła tak pomyśleć? Jest naprawdę chora. Nie życzy mu nic złego, to wszystko ze stresu. Noce były normalne, ale teraz nie są. Zaczęły się koszmary, prysło zaufanie. Tylko eks wciąż mu chętnie drzemie na kolanie, dalej woli go od nich. Co wkurwia Łukasza? Nic go nie niepokoi, ani nie odstrasza i do łapania kulki dalej debil chętny. Głupi, zwierzęcy spokój, dla niej niedostępny, a szkoda. Wszystko gorzej. Awaria systemu. To głupie chcieć odpędzić jakąś myśl i nie móc. O tym, jak wąską stróżką krew płynęła z szyi. Marta głośno kichnęła. Topola tak pyli, do domu sypiąc koty, choć inne od eksa. Skąd nagle w telefonie reklama Rolexa? Przecież reklam ciąg w necie jest dopasowany do tego, co się kupi, obejrzy, wyszuka. Dla niej Rolexy, kawior, Rolls-Royce'y, kajmany to jak kurwa dla Fredki w Oksfordzie nauka. Czy Łukasz czegoś szukał na jej telefonie? Zjada kawałek sera. Trzęsą jej się dłonie jak alkoholikowi na filmie z Gajosem. Czy to przez Adama? Gazela, gdy się pasie pod lamparta nosem, też będzie rozedrgana. Ten potwór o nas myśli tak jak o kolacji. Powiedział wczoraj Łukasz, ale nie ma racji. Adam by ich nie skrzywdził, jest już jak rodzina. Te wszystkie podejrzenia to Łukasza wina. Nie może znieść, że w domu jest jeszcze ktoś trzeci. W dodatku właśnie Adam. To go kłuje w oczy. Wiadomo, jak zazdrośni bywają poeci. A Adama, cóż, Łukasz nigdy nie przeskoczy. Nie ten, jak to mawiają, rozmiar kapelusza. Kto tak dziś mawia? Starcy? Co się z Martą stało, że gada, jakby była na emeryturze? Upiór to nie jak wielu sądzi, tylko dusza. To z duszą niezbawione, nieumarłe ciało. Śpiące teraz w tej szafie, jak szczur w swojej dziurze. Adam siedział z laptopem w kuchni. Z monitora wylewała się jasna południowa pora. Słońce świeciło ostro przez zielone liście. Był to film o strażaku i o terroryście, którego strażak gonił. Grał go raper Szagi. Lecz Adam na fabułę nie zwracał uwagi. Wzrok zanurzywszy w dziennych barw różnorodności, film mógł być naprawdę dowolnej jakości. Adam i tak uważał, że jest przewspaniały, byleby tylko sceny w dzień się rozgrywały. Jeśli przyjąć wampiry za punkt odniesienia, dwa wynalazki mają najwięcej znaczenia. Badania krwi, bo potem w pobliżu szpitali krew, którą po zbadaniu do śmietnika dali, można ukraść i wypić. I filmy w kolorze, które to, co najbardziej ciąży na upiorze, niemożność, by się za dnia rozejrzeć po świecie, łagodzi w telewizji, a teraz też w necie. Choć to zawsze namiastka, wprawdzie coraz lepsza, bo brak w niej słonecznego dotyku powietrza, ale nawet namiastka to skarb wyjątkowy dla stęsknionych za światłem oczu, serca, głowy. Są przeciwdepresyjne lampy, ale na nie Adam nie miał pieniędzy. Jego utrzymanie nie kosztowało wiele. Żadnych nie spożywał produktów prócz krwi, którą sam sobie zdobywał. Zupełnie się nie pocił ani nie wydalał, więc oszczędzał też wodę. Tyle, że prąd spalał na Marty komputerze, korzystając z sieci. Wiesz, że Adam jest w kuchni, jeśli ekran świeci. W sklepach zużywanymi bywał ubraniami, tylko kiedy przegrywał już walkę z dziurami w koszuli albo spodniach, czyli co? Dekadę. Lubił także kupować czasem czekoladę. Ritter Sport z orzechami typu makadamia. W podzięce za, jak mówił, hojny dar mieszkania dla Marty i Łukasza. Łukasz, będąc szczery, wolałby na czynsz składkę niż jakieś rittery. Dla Marty zaś Adama pobyt gratisowy był milczącym warunkiem ze stryjem umowy. Zdążyli parę razy się o to pokłócić, aż Adam oznajmił, że chce się dorzucić. A jaką pracę znaleźć teraz w Polsce da się, gdy ktoś ma swoje lata? W ochronie, na kasie. A że wypiór przed słońcem za dnia się ukrywa, kasa była dla niego raczej niemożliwa, dlatego Adam zaczął ochraniać budowę.
siedząc w budce na czarno za stawki głodowe. Niemiły kapitalizm w najczystszej postaci. Jak można płacić mało, to się mało płaci. A gdy ktoś za często o umowę pyta, to woni się innego bierze emeryta. Adam mnie o nic nie pytał, bo nie miał dowodu. Mógł mieć stawkę głodową, nie odczuwał głodu. Prócz głodu krwi. I tyle. Żeby jego zmiana kończyła się przed świtem, użył pana Jana, który jak wielu starych budził się przed świtem, więc mógł wcześniej przychodzić i zarobić przy tym, bo Adam mu odpalał 1/5 garzy, wiedząc, że Jan go zmieni, słońce nie usmaży. Adam siedział więc w budce nawet bez piecyka, bo wrażliwość na zimno u wampirów znika. I chociaż budka była kuriozalnie mała, Adamowi jej wielkość nic nie przeszkadzała, bo dla kogoś, kto w szafie do snu się układa albo w trumnie, ciasnota to jest żadna wada. W końcu się noc zrobiła o wiele za krótka, nawet z Jana pomocą, no i wtedy budka się skończyła. Choć Adam obiecał, że wróci, kiedy zacznie się jesień i znowu się zrzuci na czynsz. Choć Martę strasznie to wciąż krępowało. Stryj dał takie warunki, że płacili mało, więc po co było zmuszać do pracy Adama? Chciał tego tylko Łukasz. Gdyby ona sama miała zadecydować, to by odpuściła. Ta presja na Adama jest taka niemiła. To przecież starszy człowiek, albo humanoid. Męczenie go o kasę kurwa nie przystoi. 200 lat, no i przez nich ma chodzić do budki? Ale nie bardzo chciała już z Łukaszem kłótni, więc dała temu spokój, przynajmniej chwilowo. Wypiór spał w szafie, za grubymi drzwiami i wiszącymi Marty ubraniami, które jak tarcze falangi spiętrzone dały mu mocną, podwójną ochronę przed światłem słońca w te długie dni letnie. Wypiór spał w szafie, ukryty kompletnie, a jednak czasem czuli domownicy, coś niby powiew w grobowej zimnicy, leciutki bardzo, ale wyczuwalny, jak w Zakopanem odległy wiatr halny. Coś na skraju samym świadomości, jak nieproszony lokator się mości. Nawet wyjąwszy zimno, wiatr i groby, sama obecność tej trzeciej osoby, choć niby śpiącej, przeszkadzała w seksie. Łukasz, gdy tydzień temu znowu wściekł się, krzyczał, że kochać się przy nim nie umie, że może inni lubią w prawie tłumie, w parku, w tramwaju, w metrze, w kiblu, w klubie, a ja tak nie chcę, wrzeszczał, i nie lubię, a nawet więcej, ja tak nie potrafię. Nie uspokajał go fakt, że śpiąc w szafie, Adam podglądać nijak nie był w stanie. A w nocy, kiedy szedł na polowanie lub gdzieś wędrował, często aż do rana, w nocy, co z seksem przecież jest związana, częściej niż dzień, o wiele. Co z nocami? Nic. Nawet wtedy, gdy już byli sami, Łukasz czuł, jakby go ktoś zamknął w celi. I chociaż dysząc przy sobie leżeli i zaczynało być przez chwilę miło, myślał o tamtym i już się kończyło. A zresztą byli razem już 3 lata, a czas to zawsze libido utrata. Do tego kłótnie, nieporozumienia, wszystko to zmniejsza skalę podniecenia. Przy czym Łukasz, ja tak nie potrafię, obejmowało seks, nie pornografię, którą oglądał o dowolnej porze i bez wypiora, i dzień przy wypiorze. Taka bezradność, bo gdzie się podziała ta chciwa radość, ta euforia z ciała? Dalej się lubi, ale mniej pożąda. Marta też czasem w necie coś ogląda. Lecz Łukasz częściej, stereotypowo. Przy tym część filmów puszcza wciąż na nowo, zapominając też o inkognicie. I czy to nie jest jednak nadużycie, kiedy to robi na jej komputerze? Przeprosił za to. Jej zdaniem nieszczerze. Lecz korzystając z braku inkognito, parę filmików sobie obejrzała. Wszystkie z dużymi bardzo kobietami, co w skrócie się na nie mówi BBW? Co znaczy Big Beautiful Woman. Nigdy nie mówił jej, że takie lubi. Zresztą zaraz oskarżył ją, że tam zajrzała. Bo to intymne? Cóż, jeśli intymne było oglądać na swoim laptopie. No, w każdym razie też go przeprosiła. I też nieszczerze. Czuła się tak dziwnie, patrząc na wszystkie te duże kobiety w nagich trójkątach albo czworokątach, do których Łukasz, kiedy jej nie było, masturbował się kilka razy z rzędu. Marta, niestety znów stereotypowo, miała problemy z tym, że jest za gruba. Ten pierdolony głos, który co druga chyba dziewczynka w Europie słyszy, co kazał Marcie w szkole się przebierać w łazience, a nie w szatni, no bo wstyd. Do dziś pamięta, jak się kiedyś śmiały. Co każe nie jeść albo wymiotować i prawie płakać, kiedy znowu lato i trzeba znów na plażę.
chodzić zawsze w workowatych dresach i znów jeść słodycze i nienawidzić siebie, ten głos mówił także do Marty. Może nie tak głośno jak do tysiąca innych, lecz wystarczył, żeby zjedzenie tej Milki wieczorem było powodem wyrzutów sumienia. I właśnie ona po latach z tym głosem widziała nagle na własnym laptopie w historii przeglądania nie swój Pornhub, a na nim wszystkie te kobiety z wielkim wszystkim, jak u Szymborskiej kobiety Rubensa i najwyraźniej kobiety Łukasza, o czym jej nie powiedział. Ja, wiesz, piszę czasem coś dla takiej strony. Dla tego codziennika. Tak. I napisałam o różnych takich akcjach. No i pomyślałam, że może mógłbyś spojrzeć, czy tekst jest w porządku pod względem literackim, czy nie gubię wątku, nie rozpuszczam go jakby w tych zwojach dygresji. Spojrzałbyś w wolnej chwili, to znaczy bez presji, gdyby to nie był problem. Plan miał 4 etapy. Pierwszy, czy zrobi korektę, potem więcej tych korekt, potem kolejne pytanie, czy napisze artykuł i wreszcie ostatni z etapów, opcja stałej współpracy. Stałby się jednym z autorów. Jakoś można by użyć tego nazwiska, Mickiewicz. Sam Mickiewicz jest z nami, jaką by to miało siłę. A stop, już trochę przesadza. Przecież zupełnie się nie da Mickiewicza ujawnić bez ujawnienia wampira. Niby czemu wciąż żyje? A już, że wampir jest z nami, brzmi o wiele gorzej, o wiele. Jakieś z przeszłości morderstwa. Nie, to jednak się nie da. Ale mógłby wciąż pracować, gdyby tylko się wciągnął. A, incognito, po nocach, ale zawsze. Marzenie. Taki był z niego społecznik, a co teraz? Stagnacja. Siedzi i patrzy w laptopa, czasem coś skomentuje, ale najwyżej o sporcie. Gdzie jest dawny Mickiewicz? Marta go jeszcze odzyska, zgodnie z planem, powoli, przez te kolejne etapy. No, ale etapy jakoś nie działały. Niedawno zresztą spytała go nawet, czy weźmie udział w blokadzie eksmisji. Blokady się rzadko zdarzają wieczorem, tak zresztą jak eksmisje, ale wyjątkowo się zdarzyła. Okazję dając do pytania, Adam, chciałbyś może iść ze mną? Może lepiej tu zostanę. A mógłbyś się jakoś przydać, kiedy nas będą wynosić z twoją siłą? No co ty? Przecież nie mogę nic zrobić. Atak na policjanta równa się ciężki paragraf. I też dla was kłopoty. Jakbym go jeszcze uszkodził? O co łatwo mi przecież, to już w ogóle by było. Dobrze, no to nie musisz nic tam wyczyniać fizycznie, ale wspomóc po prostu. Siedzieć tam z nami, skandować. A jak każą dać dowód? Przecież ja go nie mam w ogóle. Oficjalnie mnie nie ma. Lepiej nie kusić kłopotów. Ale czekaj, ty przecież umiesz tę swoją hipnozę. Mógłbyś kazać im wszystkim, komornikowi, policji, wracać sobie do domu i by było po sprawie. O, to by było wspaniałe. Ale hipnoza niestety przy większej liczbie osób prawie nigdy nie działa. Jeszcze na 2, 3 góra, ale tam będzie ich więcej, wiesz, rozumiesz. Rozumiem. Chcę być po prostu ostrożny. W moim stanie to ważne. Dbać o dyskrecję. Rozumiem.
Rzutnik włączał się wolno, miał już swoje lata. Laptop czekał otwarty, miętowa herbata. Marta nie chciała na noc czarnej, w kuchni już zdążyła naciągnąć. Łukasz wziął dwa kubki w jedną rękę, a w drugą talerz z resztką tarty wiśniowej i ostrożnie ruszył w stronę Marty, która już ustawiła odcinek The Killing. Z głośnika Bjorn Skiffs śpiewał I'm Hooked on a Feeling. Sprzed 10 lat duńskie The Killing wybrali, ale zawsze lubili dobre kryminały, a ten im ktoś polecił jako wspaniały i obok True Detective, najlepszy w historii. True Detective wygrywał bardziej w kategorii dziwaczny, a The Killing w dosyć tradycyjny. Klasyka, zbrodnia, śledztwo, klimat policyjny, ciemności i szarości i deszcz z Kopenhagi. Fabuła, co wymaga skupienia uwagi, by wyłapywać wszystkie nagłe zwroty akcji, podejrzewać kto zabił i znów nie mieć racji. Co odcinek myśleli, że zabił ktoś inny, a kiedy okazywał się jednak niewinny, wtedy Marta z Łukaszem film zatrzymywali i oficjalnie daną postać przepraszali. Sprawa morderstwa była bardzo zagmatwana. Dziś przeprosiny poszły do Trollsa Hartmana, recytując wraz z Martą: przepraszamy, Trollsie. Łukasz myślał o zimnym truskawkowym bolsie. Została go w lodówce jeszcze odrobinka. Łukasz z niego przyrządzał autorskiego drinka. Trochę soku z cytryny, woda gazowana, wszystko mieszał łyżeczką. Była to tak zwana warszawska dekadencja lub polski poranek. Obie nazwy od Marty. Do wysokich szklanek nalał drinki i teraz powoli je pili. Do końcówki odcinka takiej miłej chwili nie mieli od tygodnia albo dwóch. Te żarty beztroskie tak jak kiedyś i policzek Marty obok jego policzka blisko jak dwa lisy leżeli przytuleni. Leciały napisy i ekran z napisami świecił jak kominek. Można było obejrzeć następny odcinek. Ale można też było wykorzystać chwilę bliskości, bo ostatnio nie mieli ich tyle, co kiedyś, a w zasadzie prawie ich nie mieli. Więc kiedy teraz jakby w czasie się cofnęli, warto spróbować. Tak to nazwali oboje, każdy w myślach. Jest dobrze, czego ja się boję, myśli Łukasz, całując myślący. Strachu w tym wyrazie dobrze. Ex już się znalazł za pokoju drzwiami, żeby nie psuć klimatu erotyki. Stanik, jak zwykle Łukaszowi ciężko się rozpina, ale w końcu już zdjęty. Żaden ton czy mina Marty jeszcze Łukasza z rytmu nie wytrąca, choć że ich wyczekuje, to początek końca i nawet to rozumie. Och, teraz mu stoi. Chciałby szybciej od razu, bo potem się boi, że erekcja się skończy, ale wie, że Marta potrzebuje dłuższego wstępu. Ona, wsparta na łokciach, bardzo lekko podgryza Łukasza w szyję. Chciałaby mocniej, ale go odstrasza gryzienie i przenosi szybko z podniecenia w lekką złość. Marta wszystko to zna z doświadczenia i czuje jego ruchy. Za bardzo nerwowe. Och, gdyby choć raz jeden mieć spokojną głowę. Łukasz mówi... malutka i lekko ją głaszcze. Co ją z kolei złości. I wie, że to straszne, bo co ją denerwuje? Że Łukasz jest słodki, no ale wszystkie te misie, malutkie i kotki, jeśli użyte w seksie, robią z nich oboje rodzeństwo pięciolatków. Ach, czemu ja się boję, myśli Marta. To pewnie przez te wszystkie nerwy, przez kłótnię, która wisi w powietrzu bez przerwy. A teraz przecież czuję, że Łukasz jest w stresie, znowu w kwestii erekcji. Nawet jeśli chce się jej bardzo, to poczucie, że jest równocześnie z dzieckiem i nerwicowcem, przeszkadza. Za wcześnie, by się temu poddawać, wciąż jeszcze jest przecież miło. Nie myśleć o tym teraz, co się nawarstwiło, tylko o tym, co teraz, luźno, całą sobą. Tak, tutaj, teraz, tak dobrze. Dreszcz przechodzi znowu powoli, powoli. Zaraz pewnie coś więcej poczuję. Może zresztą gryzienie Łukasza stresuje, odkąd poznał Adama? Jednak się kojarzy jedno z drugim. Och, ręce na włosach, na twarzy, na piersiach, brzuchu, tyłku. Dobrze, ugniatanie, ucisk, sobie wzajemnie. Znowu być w tym stanie jak przez pierwsze miesiące. Och, oddech na szyi, jeszcze nie jest za późno. Gdybym mógł w tej chwili, ale nie, jeszcze liżę po cipce. Och, prędko. Za późno, już mu opadł, chyba. Sprawdza ręką. No tak, Marta pomyśli, że go nie podnieca. Znowu, jeszcze nie koniec. Kładzie się na plecach, teraz ona go liże. O, tu, spróbuj. Teraz, o, tak, właśnie, dobrze. Oczy zamyka, otwiera. Nic, kurwa, nie pomaga. Czy to o to chodzi, że myśl o tym potworze wciąż w głowę mu wchodzi? Mógłby właśnie w tej chwili wrócić z polowania i usłyszeć, co robią. Spokojnie, zabrania sobie myśleć w ten sposób, to raczej nie działa. Grymas złości. Czy Marta to może widziała i wytrąci się całkiem z nastroju? Uff, zdaje się, nie widziała, ulga. Widziała. Udaje, ale wie.
Łukasz, który jeszcze przed momentem dotykał jej tak miło, teraz wszystko spięte poza jednym i na tym wyłącznie się skupia. Powinna coś powiedzieć? Ta nieśmiałość głupia, choć tyle są ze sobą. Dziwaczne to wszystko. Łukasz czuje to nagle. Tę bliskość wytrysku bez erekcji. Fatalnie. Ten orgazm w nim wzbiera. Za dużo teraz myślał o laskach z Tindera, o zdjęciach z coraz nowych i nowszych profili. Chciał się bardziej podniecić i nie wyczuł chwili. Dorzucił jeszcze parę BBW z Pornhuba. I nagle jego wola już teraz za słaba, nie zatrzyma orgazmu. Jeszcze myśli, nie chcę, ale nie, już po wszystkim. Przepraszam cię, szepcze. Marta nie odpowiada. Och, przybliża głowę do jej cipki i ruchy języka miarowe chce zacząć. Ale Marta wstrzymuje go gestem. Nie trzeba, mówi cicho. Przepraszam cię, szepce. Dzieci! Myślicie, że to kryzys dzieci? Że wasz związek się sypie? Że jest bardzo chory? Że nie wyleczą go żadne związkowe doktory? Że się rozleci? Ja bym wam opowiedział, co to kryzys dzieci. I co to chory związek? Wy czujecie jedynie choroby zawiązek. Myśmy ją mieli w rozkwicie. Wy się potwornie kłócicie? Ja chciałem w kuchni, w kłótni z Celiną wyskoczyć przez okno. Mnie tam od tego okna ledwo odciągnęli. Wy myślicie, że macie relację okropną? Ja siedziałem w małżeństwie jak skazaniec w celi, a Celina tak samo. Oboje dla siebie staliśmy się więzieniem. A czym była Ksawera? Dla mnie? Pocieszeniem. Łykiem wody wypitym w pustynnej potrzebie i w małżeńskiej obcości, błyskiem bliskiej duszy. Choć nie była to wolność, co więzienie kruszy, lecz taka, która w jego murach się ukrywa. Wszystkiemu bólu dodając, plotąc kłamstwa w sieci. Wy myślicie, że macie kryzys związku dzieci? Ja taki nieszczęśliwy, taka nieszczęśliwa Ksawera, nieszczęśliwa taka moja żona, nieszczęśliwa podwójnie, bo upokorzona pod jednym dachem z moją kochanką. I wszystko ukrywane, lecz jawne, drewnianą kopystką sypane co dzień nowej porcji soli na rany. Och, wiedziałem, że Celinę boli ta sytuacja, lecz miałem na to wyjaśnienie. Ja też cierpię. Ja także mam do szczęścia prawo. Choć czy było to szczęście? Nie, także cierpienie, przy którym wasze troski się tylko są tylko zabawą. Kiedy kończy się atak, byłem... Nie. Och, och, szaleństwo Celiny. Wyście go nie znali. Kiedy kończył się atak, byłem jak rozbitek, co łapie oddech, leżąc na bezludnej plaży. Och, i nic, tylko ulga, że to koniec, że przeżył. A potem w każdej chwili strach, że znów się zdarzy. To Wiański dużo kłamał, dużo intrygował, a jednak te ataki Celiny uśmierzył. Albo tylko głęboko w jej duszy pochował. Ale i bez ataków to ciągłe napięcie, jak nigdy, niemilknący, potworny szum w głowie. Potworny szum w głowie, jakby mieszkali z tobą podstępni wrogowie. A nie mogłem się przecież odwrócić na pięcie i zostawić Celiny i dzieci. Tak szczerze, dzieci to ty akurat zostawiłeś, kiedy ona umarła. Stambuł jest dosyć daleko od nich w Paryżu. Były pod dobrą opieką jej siostry. Mnie w Stambule czekali żołnierze. Poza tym niechaj milczy, kto nie zaznał biedy, którą myśmy cierpieli. Ale co ma bieda do zostawiania dzieci? Ja miałem zadania. Czy coś może ci mówi to słowo? Zabory? Tworzyć legionu siedząc w Paryżu się nie da. To były bardzo trudne, bolesne wybory. A dzieci miały Zosię? Co za oskarżenia? To nie tak, jakbym nagle na bruk je wyrzucił. Zresztą bym do nich wrócił. Gdyby tylko nie było tego ukąszenia. Widziałem raz przez okno Władka i Marysię. Przy moim rękopisie siedzieli, kłopotliwe paląc znów fragmenty. A ja za oknem stałem,
Wolny, a przecież gorzej niż więzień zamknięty, bo im się tak pokazać nie mogłem, nie chciałem. Nie, ode mnie by nigdy się nie dowiedzieli, że ich ojciec to upiór. Blady i bezkrwisty, nie mogłem. I ta niemoc trzymała mnie w celi i co mnie obchodziło, że palą me listy. Że ma Lord Byron rację, kiedy pisze, w moim przekładzie, te słowa straszne. Patrząc na moje dzieci, och, tak żywe i ciepłe, nagle usłyszałem w głowie ten straszny fragment, słowo złe po słowie. Lecz w przód zostaniesz na ziemi upiorem i twój trup z grobu wyłażąc wieczorem pójdzie nawiedzać krainę rodzinną, powinowatych spijać krew niewinną. Tam na rodzeństwo własne zajuszony wyssiesz krew swojej siostry, córki, żony. Czy one mówią prawdę o upiorze? Ja swoim dzieciom nigdy nie zagrożę. Uciekłem, więcej ich już nie widziałem. Jeśli ktoś myśli wampirem być łatwo, to niech porzuci bliskich, ciepło, światło. Cóż tak naprawdę mi z wampirzej mocy, jeśli muszę zostać stworem nocy? Dlatego zresztą z miast do zamieszkania tych nie wybrałem, ku których się skłania serce. To znaczy Wilna, Nowogródka. Ja byłem w Wilnie. I ta bytność krótka dała mi pewność, że w miejscu znajomym, w miejscu, co kiedyś było dla mnie domem, mieszkać, nie mogąc go zobaczyć w świetle, to już zbyt wiele. Że stamtąd ucieknę. Zaraz wiedziałem. A żeby w Warszawie? O innym mieście nie myślałem prawie, bo tu, po pierwsze, za życia pierwszego nie byłem nawet dnia. No i dlatego smutek, co przyszedł w Wilnie, Nowogródku, tu mi nie groził. Poza brakiem smutku ciągnął do siebie mnie splendor Warszawy. Zawsze stolica, więc byłem ciekawy tych możliwości, co się otwierają, choć nie do końca dla mnie. Scena w muzeum, umarty w pracy. Marta siedziała nad dokumentami, słuchając trochę tego, co za drzwiami. Do dyrektora przyszła Maria Klicka, utytułowana bardzo polonistka, uczyła zresztą Martę na wydziale. Jej książka Norwid, czyli gorzkie żale, była dość sławna w wąskim kręgu osób od romantyzmu. Nasłuchując głosów obojga, Marta była przez drzwi w stanie rozróżnić słowa. Ależ drogi panie dyrektor... Pani pro! To jest część biografii i to istotna. Chyba pan potrafi wyjść poza szkolne, cnotliwe banały. Potrafię, ale tu niestety cały problem polega na tym, że niektóre rzeczy są jakby... Robimy kulturę. Na to potrzeba jednak często zgody różnych czynników, no i są powody, że lepiej tutaj nie robić skandali, żeby nas zaraz wszędzie opisali. Nie chcemy tego sobie brać na głowę. No ale przecież życie uczuciowe u Mickiewicza, tak jak u każdego innego twórcy, to coś kluczowego dla zrozumienia kontekstu twórczości. Ja rozumiem, ale te dziwności pod jednym dachem z kochanką i żoną? Och, wie pani, w szkołach inaczej uczono. Że w jego życiu były trzy kobiety. Maryla, czyli natchnienie poety, a potem żona, no i Polska trzecia. Zresztą o żonie nawet i o dzieciach mało się mówi więcej o Maryli i Polsce. Ale... W tej drażliwej chwili lepiej po prostu trzymać się tej wersji i nie brać sobie żadnych kontrowersji. W Stambule bardzo było ci gorąco. Do końca września. Potem mi ulżyło. Słońce, co praży tam nieustająco, od października lekko rozrzedziło promienie, żeby w listopadzie wreszcie zjechać w bezpieczne kilkanaście stopni. Pierwszy raz wtedy chodziłem po mieście, nie omdlewając. Młodzi są okropni w swoim fizycznym braku zrozumienia, że własne ciało może być kłopotem. Gdy ledwo dysząc szukasz skrawka cienia,
Choć za tym wszystkim też tęskniłem potem. Widziałem bazar i wiosenną bramę, co jest jak wieża chmurna i wysoka, i koty w Turcji bardzo szanowane, po kotce Młezie, pupilce proroka. Kiedy ja szedłem nad brzegiem Bosforu, one po swoich kocich zatrudnieniach, duże i małe, wszelkiego koloru, odpoczywały na ciepłych kamieniach. Jeden, co bardzo Eksa przypominał, też białorudy, z jedną łatką czarną, przy pewnym domu nagle się zatrzymał i patrzył na mnie, jakby mówiąc: za mną. Z miną naprawdę generała Bema. Na jednym pięknym, bitewnym portrecie. Zwykle kot raczej min podobnych nie ma do ludzi, ale tutaj, rozumiecie, miał. Miał! Zamiałczał. Jeszcze do rozkazu dźwięk dorzucając i za rogiem zniknął. A ja poczułem, że muszę od razu spełnić ten rozkaz. Pod ścianą błękitną starego domu przeszedłem, a potem skręciłem. Niknął w cienistym zaułku, więc ja zaułek. Szedłem za tym kotem na modłę ślepo posłusznego pułku, który nie myśli, co rozkazy znaczą, tylko wypełnia marszu rytm wybiwszy. Po trzech zakrętach Stambuł nagle zaczął robić się dużo chłodniejszy i cichszy. Kot Bem szedł jakby specjalnie pomału, co chwila stawał, miałcząc w moją stronę, jakby chciał dodać mi jeszcze zapału. W końcu nieśpiesznie, z elegancją kocią, w jakiegoś domu drzwi wszedł uchylone. W środku pachniało pleśnią i wilgocią. Może zawrócić? Czułem lekki przestrach, ale ciekawość często lęk przełamie. Wszedłem do środka. Brawo, mądra Młeza, dostaniesz rybę. Dzień dobry, Adamie. Rzekł głos kobiecy z zupełnej ciemności. Weź sobie świeczkę, tam po lewej stoi, dawno nie miałam tu tak sławnych gości. Znacie uczucie, gdy człowiek się boi, lecz coś go jednak przyciąga do środka? Tak węże ponoć zostawiają sidła, hipnotyzując. W powietrzu woń słodka, mieszanka mięty, piżma i kadzidła wyszła spod woni pleśni i wilgoci. Co to za miejsce? Zapaliłem świeczkę, patrząc, jak płomień nagie ściany złoci, szedłem przed siebie. Siedziała na krześle. W dużym pokoju, pod znów nagą ścianą. Pokój był całkiem pozbawiony okien. Widocznie kiedyś je zamurowano. Spojrzała na mnie i mrugnęła okiem z lekkim uśmiechem, albo może zmylił mnie odblask świecy. Nagła myśl o grobie przemknęła. Płomień świecy się pochylił, choć wiatr tu nie wiał. Proszę usiąść sobie, rzekła kobieta. Usiadłem niepewnie. Krzesła jedynym były tutaj sprzętem. Mówiła cicho, szmerliwie i śpiewnie. I to po polsku. Choć z silnym akcentem. Włoskim? Rumuńskim? Nie, nie rozpoznałem skąd. Kot jej wskoczył, mrucząc na kolana. Słyszała o mnie pani? Zapytałem. Ach, oczywiście. Jestem zakochana w wierszach, tych zwłaszcza, w których są upiory. Pisze pan, jakby pan ich los rozumiał. Najlepiej z wszystkich twórców do tej pory. Myślałam, człowiek, który by tak umiał? No, coś po prostu niespotykanego. Nie upiór pisze o nas tak wspaniale? Ach, nauczyłam się nawet polskiego, żeby te wiersze czytać w oryginale. Przepraszam bardzo. Pani powiedziała o nas. Tak. O nas, a wkrótce o panu. Po czym w uśmiechu zęby pokazała, długie i ostre barwy marcepanu. Uciec? Lecz zdjął mnie niezwykły paraliż. Krzyczeć o pomoc? Zabrakło mi głosu. Wiele dziś stracisz, lecz więcej ocalisz, Adam.
To była wróżba twego losu. Te wszystkie wiersze to dla ciebie nowe? Co ci tu mówię? Czy cię zaskoczyło? Czy może raczej te sprawy grobowe to coś, co dawno ci się nocą śniło? Mam rację, prawda? Czułeś to od zawsze. Och, życie będzie o wiele ciekawsze. Wstała. Kot lekko zeskoczył na ziemię. Siedziałem dalej, jakby skamieniały. Ja jestem Muirin. Moje dawne plemię, dawno irlandzkie piaski zasypały. Oni umarli, a ja ciągle żyję. I ty też będziesz. I z tymi słowami szybsza niż kobra wgryzła się w mą szyję. No i tak siedzę tu teraz przed wami. Po prawie 200 latach. Nie kłamała. Wtedy, w Stambule, Muirin. Ciągle żyje. Celina, dzieci, emigracja cała. No, wszyscy umarli. A ja ciągle żyję. Ja ciągle żyję. Łukasz w kuchni kroi chleb. Na stole otwarty laptop z brudnopisem wiersza. Wchodzi Adam. Wszystko w porządku? Tak! Bo jesteś blady, to znaczy blady nawet jak na siebie. Dobrze się czujesz? Dobrze? Tak? Nie? Nie wiem. Wszystko zaćmione. Nie dałem dziś rady. A jak to nie dałeś? Ale coś się stało? Myślałem sobie, czegoś jestem pewny, ale to wszystko są głupie rojenia. Świat przypomina, że wiemy tak mało. Jedna drobnostka nagle wszystko zmienia. Jak to ukłucie wrzecionem królewny i już pistolet, kropla krwi na śniegu. O czym ty mówisz? Co? Jakie wrzeciono? Śpiąca królewna! Chyba was uczono o baśniach w szkole. A, królowa śniegu. Nie śniego! Tylko śpiąca królewna, nieważne. Muszę do szafy. Wszystko takie straszne. Ale co straszne? Au, kurwa, debilu! Łukasz? To nie do ciebie, to na siebie. Znowu to sobie robię i po tylu razach się nie nauczę, żeby kurwa, nie wiem, nie łapać noża za ostrze przy myciu. Bardzo niedobrze, żeś się teraz wyciął. Zaciął. Słowa się mylą, niedobrze! W tej chwili Łukasz spojrzał. Zrozumiał. Adam w jego ranę wbijał wzrok, jakby nagle był tym narkomanem z filmu, co mu ktoś nagle sypnął ścieżkę koksu. Nieruchomy, napięty i te jego oczy. Inny stan świadomości. Zaraz na mnie skoczy. Łukasz chodził pół roku na treningi boksu. Ale co mu to mogło pomóc przy wypiorze z jego nadludzką siłą, szybkością? O Boże, on skoczy! Łukasz schował rękę za plecami. Spokojnie, Adam, proszę, zapiszczał. Zapanuj nad tym. Głos drżał mu mocno. Poza złymi snami nie było tego nigdy. Woda ciągle z kranu leciała. Może krzyczeć, że przed sąsiadami tajemnica wyprysła? To nieważne teraz, Boże, on zaraz skoczy. Ja nie chcę umierać! Otwórz okno! Co? Okno! Otwórz je na oścież! Adam mówił tak cicho, że prawie bezgłośnie. Jakby tyle energii szło, by się powstrzymał, że na głos nie starczało. Poza złymi snami nie było tego nigdy. Dziwaczny paraliż złapał nagle Łukasza, nie mógł ruszyć ręką. Tamten wolno się zbliżał. Kurwa, piąte piętro zagryzie mnie, a potem rzuci ciało. Myślał i czuł, jak włosy stają mu na głowie. Otworzył, potem wszystko tak szybko się stało. Adam skoczył przez okno. Krótki, chłodny powiew. Łukasz stał nieruchomo i serce mu biło. Szybko i głośno wyjrzał. Spodziewał się ciała leżącego na dole, ale go nie było. Zakręcił wodę, która cały czas się lała, i usiadł na podłodze.
Dziennik pokładowy paropływu Eufrat. Dziś rano wypłynęliśmy ze Stambułu. Cel rejsu Marsylia. Lekki deszcz, wiatr słaby. W porcie naprawiliśmy lewe koło. Potrzebna była wymiana jednej z łopatek. Nowa działa bez zarzutu. Mamy na pokładzie nowych pasażerów. Pana Armanda Lewiego i pana Henryka Służalskiego. Wraz z nimi wieziemy do Francji trumnę z ciałem Adama Mickiewicza. Jak poinformował mnie pan Lewy, zmarły był profesorem Collège de France i wielkim polskim poetą. Na znak szacunku opuściliśmy flagę do połowy masztu na cały rejs. 1 stycznia. Nowy rok przywitał nas złą wiadomością. Zginął jeden z marynarzy. Simonet. Po prostu znikł. Musiał wpaść do wody, ale jak? Noc była spokojna, fale niewielkie. Z początku sądziłem, że wbrew mojemu stanowczemu zakazowi upił się i po pijanemu wypadł za burtę. Oględziny spiżarni nie wykazały jednak jakiegokolwiek ubytku rumu. Czyżby zatem morderstwo? Nie znaleźliśmy żadnych śladów walki. O ile udało mi się ustalić, Simonet nie miał na pieńku z nikim z załogi. Marynarze określają go jako towarzysza spokojnego i uczynnego. Skoro nie sztorm, nie pijaństwo i nie morderstwo, to co? W następnych dniach zamierzam kontynuować śledztwo. 2 stycznia. Opływamy wybrzeża Grecji. Sprawa Simoneta wciąż niewyjaśniona. Bosman zaraportował, że wśród załogi rozchodzą się historie o dziwacznej klątwie. Leżało brać trumny ze zmarłym Mickiewiczem. Na zwołanej na prędce zbiórce skarciłem ich za to zabobonne gadanie. Gdyby usłyszeli je nasi pasażerowie, byłoby to nad wyraz niefortunne. Trzeci stycznia. Niestety, mamy kolejną ofiarę. W nocy zaginął kolejny marynarz, Anglik Jenkins. Znów nie było sztormu, znowu też oględziny spiżarni wykluczyły kradzież rumu. Czy mamy na pokładzie mordercę? Kazałem wyposażyć marynarzy w pistolety, choć możliwe, że w ten sposób wyposażyłem także zabójcę. Zaryzykowałem jednak. Muszę dbać o morale załogi. Uzbrojeni zyskają większe poczucie bezpieczeństwa, tylko co dalej? 4 stycznia. Coraz bliżej Sardynii. Plotki wśród załogi przybierają na sile mimo mego zakazu. Domagają się otwarcia trumny i sprawdzenia, co tam siedzi. Kategorycznie sprzeciwiłem się tego rodzaju praktykom. 7 stycznia. Wszyscy mówią o nieznanym potworze, wiążąc jego obecność ze zwłokami pana Mickiewicza. Teraz żądają już nie otwarcia trumny, lecz wyrzucenia jej do morza. Pan Służalski stanął przy trumnie z szablą w ręku. Powiedział, że zwłok swego narodowego wieszcza, poety kalibru Goethego i Byrona i człowieka niemal świętego, będzie bronił choćby za cenę życia. Uczyniłem, co w mojej mocy, by zapobiec konfrontacji. Ale marynarze także mają pistolety. Sam je przecież rozdałem. Teraz przeklinam tę decyzję. Ostrym tonem rozkazałem im wrócić do swoich zajęć. Posłuchali mnie tylko dlatego, że jutro dopływamy. Gdybyśmy mieli przed sobą choćby jeden dzień rejsu więcej, z pewnością doszłoby do buntu. Mają przewagę liczebną, ale nie moglibyśmy ich powstrzymać. Wyrzuciliby trumnę za burtę, a być może i nas dla towarzystwa. 8 stycznia. Za godzinę dobijamy do portu w Marsylii. Bilans rejsu, 3 ofiary śmiertelne, 1 oficer i 2 marynarzy. Rozprzężenie i całkowity spadek morale wśród pozostałej przy życiu załogi. Tragarze zabrali z pokładu trumnę Mickiewicza. Nikt z marynarzy nie chciał im pomóc. Ukryli się pod pokładem. Pan Służalski, żegnając się ze mną, gorąco podziękował, że mogłem obronić doczesne szczątki poety. Odpowiedziałem, że spełniłem tylko swój kapitański obowiązek. Nie podzielam prostackich przesądów załogi. Przyznam jednak, że także poczułem ulgę, gdy ta przeklęta trumna znikła z naszego statku. Jeszcze raz? Tak, jak w teatrze? Dawaj. A to można by go poprosić. Dobra, idziemy. Hop, hop.
Dzięki.